W wielu miastach naszego kraju mówi się, a nawet dochodzi do likwidacji Straży Miejskiej. W Końskich również były zakusy pod takie działania. Na ten moment wiemy, że wielu ze strażników straci pracę. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców, co sądzą o tej jednostce. Czy w Końskich jest potrzebna Straż Miejska? A ja nie mam nic wspólnego z nimi. Bo wie pan, co za mnie może nie być. Są takie zakusy, żeby zlikwidować tą jednostkę. Co pan sądzi o takim pomyśle? To już nie moja sprawa. Nie miał pan nigdy do czynienia? Nie, z nimi nie, bo z tymi innymi miałem. Czy uważa pani, że Straż Miejska jest potrzebna? Nie, uważam, że nie. A jak pani myśli, w Końskich na czym polega ich praca? No wie pan, ja uważam, że jest niepotrzebna, od tego jest policja. A Straż Miejska tylko właściwie przeszkadza, bo wie pan, oni tylko mandaty. Nie, uważam, że jest niepotrzebna. Czy uważają państwo, że Straż Miejska jest potrzebna w naszym mieście? Proszę pana, moim zdaniem nie. A ta funkcja, którą obecnie ona spełnia? Pana, oni są tam, gdzie ich nie potrzeba. Tam, gdzie ich potrzeba, to ich nie ma. Dziękuję bardzo. Oni potrafią tylko na parkingach, jak ktoś samochód tam źle postawi. A wie pan, jakie jest nasze miasto? Nie ma parkingów, dni targowe, to jest wszędzie zajęte. Przyjdą święta, wszystko pozajmowane. A oni się tam kręcą, gdzie no ludzi... Szukają pieniędzy tam, gdzie nie potrzeba. A tam, gdzie potrzeba, to ich nie ma. Czy uważa pani, że w Końskich potrzebna jest Straż Miejska? Oczywiście, jak najbardziej. Pilnują porządku, odśnieżania, ochraniają imprezy zarówno kościelne, jak i... No, różne rzeczy robią, bardzo pożyteczne. Bo są takie zakusy, żeby ją zlikwidować. No, uważa pani, że to nie jest dobry pomysł? Nie, uważam, że nie jest dobry pomysł, bo są to ludzie, którzy dostali mandaty od straży. O właśnie, tylko i wyłącznie. Nie wyobrażam sobie, żeby taka gmina nie miała straży. Myślę, że tak, głównie w parku, żeby więcej może tam się wykazywali. Pytam, ponieważ są takie zakusy, żeby zlikwidować tą jednostkę i co pani sądzi o tym pomyśle? Dobry pomysł, zły? Nie, może więcej policjantów, żeby chodziło po parku, bo tam naprawdę czasami bywa niebezpiecznie. W wielu miastach likwiduje się Straż Miejską na rzecz policji. Co myślicie o takim pomyśle? To byłoby lepsze, no co to, Straż Miejska, no to co policja robi, a jest ich tyle, że policjantów mogłoby starczyć, nie? Czy uważa pan, że w Końskich potrzebna jest Straż Miejska? Nie. Dlaczego? Po co? Oni tylko pompują na mandaty jakieś, żeby zarabiać na tym. To jest, nie powinno być tego. Policja, oni powinni być, a nie Straż Miejska nie powinna być.